Hej, hej, siema, ziomy, Sysyadej, oto kolejny odcineczek z Memów Memixów. A w dzisiejszym odcinku jakby kamera mogła złapać fokus, halo? Co się dzieje? Już jest dobrze? Jakieś spasmy. Tak, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie mój ulubiony Reddit. Przynajmniej jeden z ulubionych, nie jest mój ulubiony, wiecie, na top 1, może nie jest, bo wszystkie, no, wiecie, kurde, po prostu oddy satisfying dzisiaj robił. Tak, lubię satysfakcjonujące rzeczy, a ten Reddit jest jednym z najlepszych, ale żebym se poraził po oczach lampą. Nic nie widzę. Dobra, zaczynajmy. Co my tu mamy? Czyszczenie samochodu. Od razu daję lajka. Zgłaśniam czy nie zgłaśniam? Wow. Czyszczenie bardzo brudny z tego co widzę. Hell yeah. Jo i tak skrobu skrobu. Wow. To jest ten. A nie, to jest... Chciałem powiedzieć, że to jest power washer, a nie do końca. To był jakiś taki bardziej... na gorąco czyszczenie, taki malutki, a może to jest taki malutki power washer. Jo, a w ogóle co to jest czyszczenie własnego samochodu? Jeżeli twój samochód był taki brudny, to chyba coś robisz nie tak, stary. Ale jeżeli czyjegoś lub na sprzedaż, no to nice. Ale satisfying, oh yeah, zawsze czyszczenie jest, ale clean, jo, tak sprayu. Czysty, jo, haha, kurde, ale czysty, jo, jakby nowy był normalnie. That's nice, no. To jest właśnie oddly satisfying, to nie jest w ogóle oddly satisfying, dlaczego oddly, że dziwne, że satysfakcjonujące. Nie, po prostu, nie, to było po prostu, wiecie, nice, po prostu dobra robota, kurde, czyszczonko. O tak, to już widziałem, w sensie, no, ogólnie inne, nie to, że piaskowa sztuka, kurde, jakiś art z piachu, ale zarobiste. O, tak, nice, o kurde, jo, tak skomplikowane. I tutaj ma takie specjalne łyżeczki do tego i w ogóle, się bawi piaskiem ktoś. W ogóle, w sensie fajne takie hobby. Najlepiej jest raczej jak się nagra to, bo oczywiście piasek zostaje tylko na jeden raz z użycia. Tym bardziej, że kolory się mu zaraz pomieszają. Jo, ale fajne kwiatuszki. No ale ktoś ma wyczucie, bo wygląda to naprawdę równo. Nice, okej, okay. Dekorowanie ciastka. Kurde, to nie było satisfying jak mi wyskakuje. Dekorowanie ciastka. Widzę, że mamy bardzo takie estetyczne dzisiaj rzeczy. Wow, ale ktoś umie te linie proste napieprzyć. Jo, ale kurde, fajne. No i to mi się właśnie podoba. Takie linie to ja rozumiem. Czy to jest tęcza? Tęczunie na ciastku. W sensie ogólnie to ciastko byłoby obrzydliwe. Bo strasznie słodkie, ale ładnie wygląda, tak? Co tu mamy? Co to jest? Co ty tu klej gotujesz, stary? Co to? Czy to jest miód? Nie przeczytałem tytułu, więc teraz nie wiem. A, robią słodycze. Ho, ho, ho. Tak lawa, którą można zjeść. Wygląda jak taki kisiel, tak? Kisiel trochę gęstszy. Albo to jest karmel. Karmel? Może, faktycznie. Karmel. Jo, nie było aż takie satysfying. Myślałem, że będzie coś więcej. Okej, okay, maszyna do krojenia sera. Będzie ciachu, ciachu. Ciachu, 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 ciachu. Pokroi super równe kawałki. Aha, taka maszyna. Wow. Damn, to było faktycznie satysfakcjonujące. Kurde, no to pociachała. Takie ślub, ale ostre były te noże. Nice, tak się fajnie ciupinka otworzyło. Jaram się, super. Co by tu mamy? O, znowu ser, czemu tyle sera jest w dzisiejszym odcinku? Krojenie sera, tak? Cube cheese? Aha, a w ten sposób się robi. Kostki sera. Faktycznie. Przecina w obie strony. Sprytne. O, i dookoła pod spodem. Jo. Jo, tak sobie właśnie myślałem, że to nie będą przecież kostki teraz, ale już są kostki. No nie będą równe, ale nadal w zarąbisty sposób. Trochę wygląda jak tofu. Nie lubię tofu. Tofu jest gross. Tak, jeżeli ktokolwiek lubi tofu, to niech się zgłosi w komentarzach, tak? Ale nie, tofu jest twój. Przyznajmy się, tak? Tofu jest twój. Co to jest? Co to kurde jest? Czemu to jest maszyna do robienia małych rowów? Czyż wszystkie maszyny po prostu są wymyślone na świecie? Aha, to... Tak, po prostu maszyna do robienia rowów, super. A mieszanie? Mieszanie barwnika z jakimś tworzywem, tak naprawdę nie wiem co to jest. Wygląda trochę jakby się dało to zjeść. To jest jadalne? Tak, to jest w blenderze. O, teraz dopiero zauważyłem. To jakaś śmietanka czy coś, ale ładnie. Jo, ale ładnie wygląda. Na szczęście nie jestem głodny, tak? Teraz akurat. Jo, chromowany, kurde. O, no, chromowana farba. Tak się właśnie robi chromowane rzeczy. Czemu w ogóle chromowana farba? Czemu chromowana farba jest chromowana, tak? Ile raz jeszcze powiem to słowo, ale naprawdę, jaka jest magia za tym, że zmienia kolory, teoretycznie, że jak się patrzy różno, to jest inny odcień. Wow, nie wiem, naprawdę. Czarna magia, po prostu. Aha, widziałem to już. Tak, najlepszy sposób na otwieranie arbuza. Jak on to zrobił, nie mam pojęcia, to po pierwsze. Po drugie, wow, bez nasionek arbuz, mniam. Zjadłem sobie kawałek arbuza, chociaż jestem najedzony, więc może nie.
ale nie wydaje mi się. Tak, i po co była to ta wykałaczka? Czy on coś zrobił tą wykałaczką? Czy po prostu jak walnął idealnie w środek tam to się nic nie czaję. To jest po prostu super jakiś magia. What the fuck? Myślałem sobie znowu czyszczenie, nie będę oglądał, ale jednak przykuło to moją uwagę. Jo, kurde, ale clean. Mr. Clean normalnie. Czemu samochody? Ciągle ludzie czyszczą samochody, bo się tak brudzą. Tutaj jest skórzany samochód, więc no, był trochę bardziej ubrudzony. Chyba jakiś samochód palacza. Dlaczego był w środku taki brązowy? Jo, czyściutki, ale pijany dużo? Fajne. Tak, oczywiście. Zbieranie upraw. Idealnie. Tak idealnie dla prawdziwych Polaków. Zbieranie uprawy, kurde. Patrz na tą kukurydzkę, jak się sypie normalnie. Gienek, chodź zobacz ten filmik, jak się tu kukurydzka... Nie, dobra. Nie da się śmiał więcej. Ale w sensie nie, faktycznie. Bardzo równo jadą. Kurde, no do tego trzeba mieć skilla. I później tak jak tam z tyłu widać, jest pełna ciężarówka, a to one się tak jakby śmiesznie przemieniają. Kurde, ja pierdzielę. To jest crazy. Tak, i tam później sika z daleka do tej drugiej. Jo. Umiejętności. Kurde. Wow. Fizyka, tak, fizyka po prostu, 100%. Ale co się w nieskończoność teraz będzie kręcić? Ale jajca, ty kurde, zarąbiste. Czy to jest perpetuum mobile? Tak, jeszcze do tego tylko podłączyć jakiś akumulator. Tak, jakąś mini linkę trzeba byłoby do tego podłączyć. Nie, no dobra, nie będę wymyślał teraz jakiś kurde perpetuum mobilów. Ale no, wygląda to... Nice. O, tak, co to jest? To jest pociąg jakiś albo coś. Tramwaj, pociąg, czy... Wow. A czy to jest tak naprawdę, czy to jest takie długie, czy to jest po prostu jakaś szyba, czy coś? Kurde. Czyszczenie kolejne? Nie. Kolejne tak jakby czyszczenie. Wow, ale zrolował ten śniegieł. Dlaczego pomyślałem sobie, że smaczny był ten śnieg? Co się stało właśnie w tym momencie? Bo to jak ta rolka jest pod koniec taka okrągła, tutaj na przykład, jak jest taka puszysta i zrolowana, to wygląda jak takie ciasto. Takie fajne, wilgotne zjadłem. Po prostu. Przygotowanie kawy? Jo, kipiące te się wlewają do drugiego kubeczka. Idealnie ktoś wyłączył w ogóle gazy. Czy tak powinno się robić kawę? Czy to jest prawdziwy sposób na robienie kawy? Nie znam się. Aha, tu jest znowu to, jak ludzie są po prostu, nie wiem jak oni to robią, że są tacy stabilni. Pewnie sobie myślimy, że na pewno to maszyna zrobiła te znaczki tutaj. Że to jest na pewno kopiowane. Ale nie jest. Właśnie o to chodzi, że nie jest. What the fuck? Tak, na przykład o to też. Wyczucie razy milion po prostu. Nie wiem, nie czaję po prostu, nie wiem. Kurde, jaki normalnie master. Jak się obraca idealnie. Ciekawe, czy od razu tak umiał. Wiecie, że ma skill po prostu, bo niektórzy mają taki techniczny skill w rąsiach, że im się nie trzęsą ręce i mają takie po prostu wyczucie. Czy nauczył się dopiero w trakcie pracowania? Nie wiadomo, ale to wygląda naprawdę nice. O, tak, jakiś super. Czy to jest diaksowy w ogóle? Przeźroczysty. Aha, wow, faktycznie. Dziwny, przeźroczysty jakby tłuszcz. Błyszcząca farba. Jo. Normalnie ten długopis wróżek. Jakieś wróżki magiczne by takim długopisem rysowały. Tak, tutaj mamy mistrzów w swoim krafcie, a nie tak jak kurde ci Zbyszek ze Staszkiem przyjdą do chałupy i ci zrobią. Tutaj jest prawdziwy ziomek, co wymierzy kurde i zrobi dobrze. Co on tu kombinuje, okej? Okay. Co tu się dzieje? Zaznacza dużo. Wykrawa dużo. I przykłada dużo. What the fuck? Oh, wow. Nie, no to jest... na. Taki to się... Taki właśnie trzeba sobie zatrudnić, jak sobie budujesz dom. Taki to ci zrobi. Ha, perfecto. Kurde. Co tu mamy? Lego? Flexible Lego Creation? Nie, no nielegalne to jest. O, faktycznie. Nie, no przecież nie można kółek robić w Lego. Kurde, what the... What? Po pierwsze to jest koło. Co już na... Po pierwsze to już nie działa. Takie do tego coś w środku teraz przyczepić. Ha, niektórzy naprawdę umią robić dziwne rzeczy z klocków Lego. Ja takich rzeczy nie umiałem, kurde. Ja myślałem sobie, że jestem dobry z budowania, ale jednak nie. Tu mam jakiś bloczkin. Aha. Dużo bloczków ze sobą połączony tylko pojedynczo. I co będą... Jo... Ło... Nie... Wait, what? Jak to niby działa? Faktycznie by tak działało. Teraz dopiero strzeliłem. Ale jajca. Co to naprawdę nielegalne buildy z Lego? I ktoś ma naprawdę dużo Lego. Ktoś tu lubi Lego, ale żeby tak budować? Nie, no to rozumiem. To jest trochę tak, jak teraz sobie myślę w Minecrafcie, jak się robi jakiś okrąg. Tak, dokładnie o tym sobie pomyślałem wcześniej. To jest jak nielegalne budowanie w Minecrafcie, albo kurde, w spore. Że z innych części robić coś nowego, kurde, crazy. Wow, no to jest nice. What the fuck?
Tak, twoje kluski tak się właśnie robi. Tak? Chyba. Tak, chyba wygląda tak. To chyba będą kluski. Klusker. Jedzono. Wow, co to było? Przepraszam bardzo. To też jest nielegalne. Policja, zabrać ich. Co tu się w ogóle stanęło? Czy to jest jakaś fata cukrowa, czy co? Okej. To już za wiele. Wow, wow. A jak się tak kręci, to łatwiej wyszmarować całe ciasto. Nice. Chociaż bardzo nie lubię takich ciast, bo wiecie, sam cukier. W końcu to tylko lukier, ale wygląda. O, to jest ten specjalny sposób na otwieranie arbuzów. Tak już, czy w dzisiejszym, czy dlaczego w dzisiejszym odcinku mieliśmy dwa sposoby na otwieranie arbuza? Nie czaję, czemu otwieranie arbuza jest takie popularne. Tak, ale to jest naprawdę świetny sposób. Wygląda przynajmniej epicko. Tutaj się totalnie rozgliczował nam cały ekran. Wow, czy on... Nie wiem, jak on to nawet robił. To było crazy. Wow. Tak właśnie robi mistrz, tak? Tak, to jest mistrz właśnie sushi. What the... Napisał coś... Nie, kurde. Jak się pracuje przez 10 lat w jednej pracy, to tak jest. Później tak się kończy. Okej, smażu. Wielki, wielki egg będzie, tak? Wielkie jajco. Wygląda smacznie, oh yeah, oh yeah. z rzeczami w środku, nie no, to mi się podoba. Ale nie będziemy oglądać więcej jedzenia. No, tak myślałem sobie, co tu jest satisfying, perfekcyjnie symetryczna roślina jest. Łe, to natura tak potrafi. Ha, kurde, pewnie szansa 1 na milion, no to nieźle. I właśnie tym obrazkiem, tak obrazkiem, tak tymi bardzo małymi szansami zakończymy ten odcinek, no mam nadzieję, że byliście usatysfakcjonowani tym odcinkiem. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie ocenkę, napiszcie komentarz, co myślicie się o tych memach, o tych filmikach, który był dla was najlepszy i najbardziej satysfakcjonujący. Możecie też I jeżeli jesteście nowi tutaj, to dajcie subskrypki, możecie też wesprzeć mój kanał, jeżeli chcecie. I do następnego odcinka, ziomy, bye!